Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich został skierowany przez Sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi do drugiego czytania. Projekt dostosowuje przepisy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich do przepisów Unii Europejskiej w zakresie możliwości określania wysokości dopłaty do składki do 65% kosztów składek ubezpieczeniowych. Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano stosowanie 50% dopłat do składek ubezpieczenia do wysokości 5% sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia zbiorów upraw warzywnych i sadowniczych. Aktualnie producenci owoców i warzyw nie mają dostępu do dopłat w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw. Nowe rozwiązanie zwiększy ochronę ubezpieczeniową upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych. Brew obawom niektórych rolników, w 2014 roku nie zalał nas import zbóż z Ukrainy. Mimo bliskości geograficznej, Polska jest jednym z mniej znaczących importerów zbóż z tego kraju, jak informuje Bank BGZ. Polska, mimo że jest jednym z trzech unijnych krajów graniczących z Ukrainą, wcale nie jest istotnym importerem zbóż z tego kraju. Wynika to z faktu, że zdecydowana większość ukraińskich zbóż. Jest wywożona z kraju za pośrednictwem portów nad Morzem Czarnym. W 2014 roku największym unijnym odbiorcą ukraińskich zbóż tradycyjnie pozostała Hiszpania z udziałem 35% i wolumenem wywozu 3 360 000 ton. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nowozy mineralne oraz cen nawozów w drugim miesiącu 2015 roku przygotowało zestawienie. Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do lutego 2014 roku, w 121 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen, a w następnych 12 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 24,4% cen wzrosło w stosunku do roku ubiegłego. Nie było żadnego województwa, w którym nie spadły ceny któregoś z nawozów. Niepewna aura, porywiste wiatry, nagłe gradobicia i przymrozki stanowią coraz poważniejszy problem dla współcześnie gospodarujących rolników. Niespodziewane zdarzenia losowe są w stanie w mgnieniu oka zniweczyć trud wieloletniej pracy i źródło dochodów na cały rok. Godną uwagi formą zabezpieczeń przed zdecydowaną większością zagrożeń mogących zniszczyć posiadane przez nas uprawy stanowią ubezpieczenia, które swym zasięgiem obejmują m.in. gradobicia, przymrozki, deszcz nawalny i huragan. W odpowiedzi na pytania i wątpliwości gospodarzy przeprowadziliśmy webinarium, które zostało przeprowadzone w dniu 15 kwietnia 2015 roku, podczas którego Andrzej Janc, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, nie tylko przedstawił prezentację, ale także odpowiadał na pytania rolników. Pomysłodawcą webinarium był Bank BGZ. Webinarium można obejrzeć na www.gospodarz.pl, łamane na webinarium. Rolnicy najczęściej pytali, o to, jakie uprawy mogą być ubezpieczone, od jakich ryzyk, jakie ryzyka najczęściej realizują się w gospodarstwach rolnych, jak umowa może być zawarta i w jakim miejscu. Od 16 marca mamy wspólnie z Konkordią otworzyliśmy sezon ubezpieczenia upraw. Planujemy w tym roku dosyć mocno skłaniać rolników do tego, żeby się ubezpieczali. Pamiętamy, że ostatnio niestety w tym znaczeniu, że nie było żadnych kataklos ani kataklizmów na, miarę na dużą skalę, więc z ubezpieczeniami mogą być problemy z zakupowaniem, ponieważ zgodnie z naszą zasadą polską, mądry Polak po szkodzie, w tym przypadku namawiam rolników do tego żeby jednak pomyśleli przed szkodą i ubezpieczyli wszelkie, wszelkie uprawy. Pamiętajmy, że zima się jeszcze nie skończyła, bałwany można w niektórych regionach jeszcze lepić, więc przymrozki również mogą nas spotkać. Pamiętajmy o, o sezonie 2000, 2012 roku, kiedy praktycznie 90% rzepaku zostało wymrożone. I skłaniamy się do tego, żeby te ubezpieczenia wykupywać, czy to w Konkordii, czy, czy, czy w Banku BGŻ, czy w jakimkolwiek innym ubezpieczyciela. Dla nas najważniejsze jest to, żeby te ubezpieczenia rolnik posiadał. Od pięciu lat dzięki współpracy z Bankiem BGŻ dajemy rolnikom możliwość skorzystania z wszystkich usług finansowo-ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Każdy klient ma możliwość ubezpieczenia swoich upraw podczas jednej wizyty w placówce banku. Sezon ubezpieczenia upraw trwa do końca czerwca. Zapraszamy Państwa do rozmowy z doradcą banku BGŻ, który podczas jednej wizyty przygotuje ofertę oraz wyjaśni w przystępny sposób zasady działania ubezpieczenia. Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można składać w oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 roku. Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 w sprawie stawek dopłat do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii alitarny lub kwalifikowany. W związku z tym od dnia 22 kwietnia 2015 stawki dopłat do 1 hektara powierzchni, na której wysiano wysadzone materiał siewny, będą wynosiły 80 zł za zboża, mieszanki zbożowe i pastewne, 130 zł rośliny strączkowe i 400 zł ziemniaki. W USA nadeszły długo oczekiwane deszcze na wielu obszarach upraw pszenicy o zagrożonej dotychczas suszą. Wzrasta nadzieja, że poprawę sytuacji i lepsze niż dotychczas sądzono tegoroczne zbiory. W efekcie tego amerykańskie kontrakty na pszenicę runęły w dół o nawet 5%. W opozycji do olbrzymiej przeceny pszenicy były wczorajsze dane eksportowe. Okazały się one lepsze niż tydzień wcześniej i wyniosły 445 tysięcy ton. W poniedziałek, już po sesji USDA opublikował raport o kondycji. I postępie upraw, który to raport pokazał pogorszenie się już i tak słabej kondycji amerykańskiej pszenicy o zimnej. Za to zaawansowanie zasiewów pszenicy jarej jest wyższe od przeciętnej i wynosi 17%. Spadki notowań pszenicy oraz drożający dolar pociągnęły w dół ceny kukurydzy. Najbliższa seria kukurydzy straciła w poniedziałek w Chicago blisko 2%. Poniedziałkowe dane na temat tygodniowych wysyłek eksportowych amerykańskiej kukurydzy były słabe. Eksport tygodniowy wyniósł 856 tysięcy ton, czyli znacznie poniżej 1 miliona ton z zeszłego tygodnia i 1 miliona 479 tysięcy ton w tym samym tygodniu przed rokiem. Wydany po sesji raport z postępu zasiewów kukurydzy na 12 kwietnia był rozczarowujący i pokazał tylko 2% zaawansowania w porównaniu do 5% średnio. Jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z webinarium dotyczącym ubezpieczeń upraw rolnych. Dziękuję za uwagę. Ania, gospodarz.pl.